Dawid, dwa szybko stracone gole i zaczęły się schody. No, za szybko zdecydowanie, dwie groźne kontry Zagłębia, dwie bramki. W sumie Zagłębie oddało, można powiedzieć, trzy strzały, które zakończyły się dwiema bramkami. My sobie też nie stwarzamy tych sytuacji za dużo, to jest nasz mankament i przede wszystkim gra u siebie, bo nie możemy u siebie wychodzić tak zestresowani. Nie wiem, co się dzieje pierwsze 20 minut, to jakby byli inni zawodnicy, jak nie my z treningu, bo tak się grać nie da, tak się ligi nie utrzyma i trzeba sobie powiedzieć wprost, gramy o utrzymanie, a tak na pewno z dzisiejszą grą się nie utrzymamy i trzeba sobie to powiedzieć wprost. Wyprzedziłeś moje pytanie właśnie. Co się z wami działo? Kibice was nie poznawali. Nie wiem. Trzeba przeanalizować całe spotkanie, wyciągnąć wnioski. Choć na wnioski już może jest troszeczkę za późno, można powiedzieć, bo jest po meczu, ale nie składamy broni. Trzeba walczyć. Dopóki piłka w grze jest, to trzeba walczyć. Po przepięknym golu Sanogo wydawało się, że pójdziecie za ciosem. Były sytuacje. Żarko mógł doprowadzić do wyrównania do wyniku 2-2. Jak powiedziałem nieco wcześniej, może tych sytuacji sobie nie stwarzamy za dużo, ale jak już sobie stwarzamy, to musimy być skuteczniejsi, bo na pewno ten gol by nas uskrzydlił i może byśmy się pokusili o trzecią bramkę. Tak się niestety nie stało i to Zagłębie z Lubina wywozi z Sosnowca 3 punkty niestety. W drugiej połowie staraliście się, ale tych sytuacji dla Zagłębia Sosnowiec oczywiście nie było za dużo. No nie było, trzeba sobie powiedzieć wprost, trzeba ciężko pracować na treningach, żeby później to przełożyć na boisko. Jeszcze jedna sprawa, przed wami mecz wyjazdowy do Pogoni Szczecin, no tam musi być inna postawa. No zdecydowanie, no jak powiedziałem wcześniej, taką postawą to my nawet punktu stamtąd nie wywieziemy i trzeba sobie powiedzieć prosto w twarz parę męskich słów w tygodniu, że jedziemy tam po 3 punkty i musimy tak zrobić, bo tych punktów brakuje, mecze jest coraz mniej i sytuacja robi się nieciekawa. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Szczecin. Dzięki Dawid.